podziękowaniu dla całej rodziny Radia Maryja w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbył się koncert zespołu pieśni i tańca Śląsk. Jego partnerem był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W Operze i Filharmonii Podlaskiej i Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku wystąpił dziś zespół pieśni i tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny. Narodziła nam się dobroć to tytuł dzisiejszego koncertu pokazującego piękno polskiej tradycji i historii. Chcieliśmy podziękować za to, co rodzina Radia Maryja, co dobrzy ludzie, ci, którym Radio Maryja i Telewizja Trwam towarzyszy, czynią dla tego dzieła. Bardzo dziękujemy, kochani, za waszą miłość. Dziękujemy za waszą solidarność, za wsparcie. Mówił posługujący w Radiu Maryja i Telewizji Trwam ojciec Grzegorz Moj. W czasie koncertu usłyszeliśmy kolędy wpisane w wielowiekową tradycję obchodów Bożego Narodzenia. Koncert pozwolił nam na nowo przeżyć tajemnicę wcielenia Syna Bożego, mówił ksiądz biskup Henryk Ciereszko. To jest też dla nas wezwaniem i zaproszeniem, aby wierzyć, aby żyć nadzieją, że ta zrodzona dobroć, Bóg miłość, to jest najwyższa wartość. To jest coś, co pozwala nam w tej ziemskości sięgać właśnie nieba. Kolędy uczą nas miłości do Pana Jezusa, ale też do naszej ojczyzny, podkreślał ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. W chwilach trudnych właśnie Polacy, śpiewając kolędy, myśleli nie tylko o Panu Bogu, ale myśleli o swojej ojczyźnie. Dlatego z całego serca dziękuję, że uczycie nas prawdziwej miłości do Pana Jezusa, ale życzę nam wszystkim, abyśmy nauczyli się także miłości do Radia Maryja i Telewizji Trwam. Podczas koncertu nie zabrakło także autorskich kompozycji Stanisława Hadyny. Na długo w pamięci widzów pozostanie patriotyczny wydźwięk poloneza kolędy. Uczestnicy koncertu mogli też podziwiać wspaniałe układy taneczne Trojaka, Kujawiaka, Oberka, Krakowiaka czy też poloneza Mazura. Całość programu była ubarwiona podhalańskimi gawędami Hanny Nowobilskiej, które wprowadziły widzów i słuchaczy w niepowtarzalny bożonarodzeniowy klimat. Janieli grali, Gloria Jezusku, pięknie śpiwali. Za to wspaniałe widowisko dziękował dziś marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Dziękuję całej rodzinie Radia Maryja i wszystkim mieszkańcom za ten wspaniały koncert. Całej rodzinie Radia Maryja dziękował dziś ojciec Tadeusz Rydzyk. W ten sposób chcemy się łączyć z wszystkimi, którzy nas widzą, słyszą, i wszystkim życzyć Bożego błogosławieństwa na cały 2022 rok i na wszystkie lata. Bożego błogosławieństwa życzymy wszystkim i za wszystko wam dziękujemy. Wszystkim cierpiącym, samotnym, chorym, dzieciom, młodzieży. Wszystkim wierzącym i tym, którzy się gdzieś pogubili. Wszystkim życzymy, żebyście doświadczyli Bożej miłości. Miłości, która pozwoli przywrócić jedność w naszej ojczyźnie, której tak bardzo brakuje.